dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak w maksymalny sposób doprowadzić do optymalnej hipertrofii boczny akton barków. Każdy mięsień posiada wykres siły. Jesteśmy silni w środku ruchu i słabi na końcach, tam gdzie mięsień jest maksymalnie spięty i rozciągnięty. Aby zaangażować boczny akton pozycji maksymalnie spiętej, wykonamy wznosy na bok ze sztangielkami siedząc. Co do pozycji, klatka jest wypięta do przodu, brzuch jest spięty, łopatki wypuszczamy maksymalnie. Maksymalne wypuszczenie łopatek spowoduje, że większość mięśni pleców będzie rozciągnięta, przez co będzie słaba, nie będzie angażowana w tym ruchu. Zaczynamy wznosić sztangielki na bok dopiero od momentu, kiedy mamy mniej więcej 30 stopni między ramionami a górną połową ciała. I wnosimy do kąta prostego. W tym momencie boczny akton barku jest maksymalnie spięty, czyli jest nam najciężej. Na górze spinamy na sekundę, 4 sekundy faza ekscentryczna, czyli opuszczania. Tutaj jagoda stara się cały ruch prowadzić łokciem i dłoń jest delikatnie skierowana w dół, tak jakbyśmy wylewali wodę ze szklanki. Większość osób niestety robi wznosy w ten sposób. Ręce są zgięte i robią coś takiego. Rozluźnij, rozluźnij. I tak wygląda ich wznos na bok. W tym momencie pracuje ten punkt, który jest na szczycie. Jeżeli wnosimy rękę na bok w ten sposób, przedni akton barku jest na szczycie, więc on przejmuje całą pracę. To jest ćwiczenie na bok, więc powinniśmy skupić się na maksymalnej rotacji dłoni do wewnątrz. Wtedy boczny akton jest na szczycie i on wykonuje całą pracę. I w tym ćwiczeniu skupiamy się na maksymalnie spiętym bocznym aktonie. Może Wam się wydawać, że to nie jest pełny zakres ruchu w tym ćwiczeniu, jednak jest to pełny, aktywny zakres ruchu, jaki daje nam sztangielka. Czyli sztangielka tylko w tym momencie daje nam napięcie, ponieważ gryf sztangielka daje centralnie w dół. Ok, teraz przejdziemy do linki wyciągu, aby zaatakować bark w pozycji maksymalnie rozciągniętej. Przechodzimy do wznosów na bok z linką wyciągu. W tym ćwiczeniu boczny akton barku pracuje w pozycji maksymalnie rozciągniętej. Nogi powinny być postawione na szerokości barków, delikatnie zgięte w kolanach, klatka w przód, brzuch jest delikatnie spięty, ręka jest całkowicie prosta, napinamy triceps, łopatki są wypuszczone, aby zminimalizować zaangażowanie mięśni pleców i zaczynamy wznos na bok. I w tym ćwiczeniu dokładnie widzimy kąt siły, ponieważ jest to taki sam kąt, pod jakim kieruje się linka. I w tym ćwiczeniu najciężej będzie, kiedy linka będzie pod kątem prostym do ramienia, czyli dokładnie w tej chwili. Tu jest najciężej. Nim linka jest bliżej ciała, tym jest mniejsze napięcie. Tutaj możemy delikatnie rękę skrzyżować w poprzek tułowia, ponieważ linka ciągnie nas do boku, więc cały czas wymusza napięcie na bocznym aktonie barków. Następnie robimy jeden krok do wyciągu i w tej pozycji robimy dokładnie to samo ćwiczenie. Tutaj już bark pracuje w pozycji maksymalnie rozciągniętej, lecz bliżej środka ruchu. Ruch staramy się prowadzić łokciem i tak samo. Na szczycie ma być boczny akton, a nie przedni, więc ręka jest delikatnie zrotowana do wewnątrz. I podczas tej super serii, czyli wznosów na bok ze sztangielkami siedząc, gdzie pracuje maksymalnie spięty boczny akton, przechodzimy natychmiast do wznosu z linką wyciągu, gdzie pracuje boczny akton pozycji maksymalnie rozciągniętej i boczny akton pozycji maksymalnie rozciągniętej bliżej środka ruchu. Optymalnie angażujemy cały boczny akton barku w 100%. I to wszystko.